Twój normalny dzień zawsze Black and White. Niedziela to jest taki czas, ladies and gentlemen, kiedy wyjeżdżając na tą swoją okoliczną wędrówkę rowerową, szosową, ładujemy akumulator. No. Musiałem zjechać, bo tam po drodze jest stacja Bobryk. Dwóch kozaków takich najpierw mnie dogonił, później ja wyskoczyłem przed nich na chwilę i tam po 300 metrach pokazuje ręką, że zjeżdża. Jeden fajnie powiedział: co? Paliwo ci się skończyło? No nie! Musiałem zjechać, żeby zatankować zapas, bo w ogóle nie miałem, więc musiałem sobie coś troszeczkę do picia wziąć. No i tyle. No. Nie, ja dzisiaj lekutko. Tak, bardzo lekutko, ale fajnie za to. Perfekt. Dobra, ja sobie gnam dalej. No, ten podjazd taki, o. Tu fajnie to wygląda do zakrętu, a później lekutko jeszcze, lekutko stromie. To nie jest stromizna, ale jak odpowiednio się ustawi przełożenia, to się można zmęczyć. Idziesz! Idziesz! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! No i jestem. Fajnie, dobra. Do następnego ujęcia. Ale tu jest fajnie. Tutaj to tak trochę nasypało płatków. Taka droga właśnie. Jak na załączonym obrazku. No. Ja się troszeczkę sapałem, bo tutaj tu i tam wcześniej jest taki podjazd. To nie jest podjazd, ale każdy procent, jaki się jedzie, jak się odpowiednio przełożenia ułoży, można się zmęczyć. Można podskoczyć, można spompować nogę. Różnie. No. Teraz spacerek, a jak? Fajnie. Ale tu jest cieplutko. Tu jest cisza, nie ma tego wiatru, wszystko jest osłonięte. I powiem Państwu, ladies and gentlemen, szczerze, że fajnie jest
jak chwilę właśnie tak podskoczy nam ciśnienie, puls, tak fajnie się zmęczymy i później zsiąść sobie i właśnie taki malutki spacerek zrobić. No to jest coś idealnego, coś pięknego, coś fantastycznego, coś co mnie osobiście bardzo buduje, tak. Chwilę, no tam zależy, no jak się nam chce, ale tak minuta, dwie minuty i później sobie znowu wsiąść i jechać. Fajna sprawa, naprawdę, idealnie. Ale za, no nie za długo, bo muchy nas zjedzą, jak jesteśmy jeszcze zgrzani, no to wtedy trzeba szybko uciekać. Ale fajnie, taki chwilę spacer, takie zejdzie ta krew z mięśni, tak? I później się wsiada i no, coś w tym jest, tak. I pozycje, tak? Wyprostowujemy się, jak dłużej jedziemy, na przykład robimy 50 bez przerwy. To później warto, to jest, a zwłaszcza na takich już większych, dłuższych odcinkach trasy, tak zwanych ultramaratonach, to warto zsiąść, rozprostować gnaty chwilę, parę skonów porobić, wszystko cokolwiek, no powyginać się, pozginać, jak jest ciepło, sucho, fajnie, ładnie, to nawet się legnąć na chwilę, ale nie legnąć, żeby leżeć plackiem, tylko położyć się, wtedy nawet się poturlać. W ogóle coś porobić innego niż tylko samo siedzenie i kręcenie. Dobra, trzymajcie się, ja sobie mknę do domu. Ciao!